Cześć, witajcie mi drodzy widzowie, a w dzisiejszym materiale recenzję zestawu LEGO City 60205. Większość moich fanów, myślę, którzy oglądali właśnie świątecznego vloga, który pojawił się w tym tygodniu właśnie w poniedziałek, bądź też w tamtym tygodniu, zważywszy na to, kiedy to oglądacie tą recenzję, bo nie pamiętam, jeszcze nie wiem, kiedy ją wrzucę, czy jutro, czy pojutrze, zobaczymy. No i właśnie już pewnie właśnie większość z Was wtedy wiedziała, że ten zestaw będę miał i że już go pokazywałem, ponieważ wtedy robiłem opening jego z paczki, w której mi przyszedł. No i jeszcze większość z Was pewnie wtedy nie wiedziała, do czego jest mi ten zestaw, po co go zamówiłem i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że ci, którzy oglądali wczorajszą albo też przedwczorajszą, zobaczymy, kiedy to wrzucę po prostu recenzję zestawu z Hidden Side z pociągiem, no to już pewnie wiedzą, o co chodzi z tym zestawem. Tak jest, dlatego po prostu go kupiłem, żeby mieć więcej torów do tamtego zestawu, ponieważ w tamtej recenzji też opowiedziałam troszeczkę właśnie o tym, że powinno tam być więcej torów, ponieważ jak kupujemy zestaw z pociągiem, no to powinniśmy jednak dostać tutaj kawałek toru, a tam mieliśmy zaledwie chyba 3 czy tam 2 odcinki. Tak więc w dzisiejszym odcinku właśnie sobie rozbudujemy tamten zestaw i ogólnie też opiszę Wam te tory i ten zestaw, bo tutaj właśnie widzę, że mamy również inne tory, które są takie, zauważcie, flexible, czy oczywiście są takie ruchome, dobrze, że można sobie nimi tak robić, no nie wiem, dżdżownicę, coś w tym deseń, po prostu można nimi sobie fajnie manipulować, tak więc ja jestem Leszcz Kamila. O, i zapraszam Was do oglądania. Opakowanie jest otrzymane oczywiście w niebieskich barwach, tak jak to nam przyzwyczaiło LEGO City, bo jest to w sumie chyba taka właśnie wizytówka LEGO City, jeśli chodzi o kolor, czyli niebieski, bo praktycznie zawsze taki oto mamy. Oczywiście logówka z LEGO City, jest tutaj również konduktor. Tutaj zauważcie, że nawet nie ma z LEGO, tylko zwyczajne takie elementy do właśnie pociągów, jeśli chodzi o takie z prawdziwego życia, więc fajnie. Oczywiście numer katalogowy od 5 do 12 lat, można się tym bawić. Ja mam 13, w tym 14, więc no niestety, nie mogę tego zrobić. Dobra, to cześć, do widzenia. Nie, a tak serio to oczywiście LEGO podaje nam takie wymiary lat, no ale to też nie jest tak, że jest to niedozwolone teraz dla mnie. Tak, na przykład dla młodszych dzieci kawa albo coś, no. Jeśli chodzi o to, co mamy u góry, mamy tutaj właśnie jeden taki flexible tor. No i tutaj również mamy ukazane, co znajdziemy w środku. Mamy 4 takie tory, które są zaokrąglone, 8 takich prostych, które mieliśmy na przykład właśnie w tym zestawie z Hidden Side i 8 takich właśnie fleksibulowych. Tutaj od boku jeszcze mamy właśnie pokazane te tory, tutaj również mamy te tory, więc w sumie no nic innego się tutaj nie pojawia, ale z tyłu za to mamy połączenie z zestawem 60197, czyli oczywiście z pociągiem pasażerskim, którego sobie nie kupiłem, bo jak wiecie już pewnie ten zestaw połączę sobie z pociągiem z Hidden Side. Tutaj również mamy zaprezentowane, jak ruszać tymi torami. Tak więc, no, zmieniam trochę kadr i widzimy się za chwilę. Kadr do openingu już ustawiony i myślę, że możemy zaczynać. Oczywiście zrobię to nożyczkami, bo ostatnio właśnie na tym kanale otwieram rzeczy nożyczkami i w sumie to jest o wiele fajniejsze, jeśli chodzi o wygodę. Może troszkę to właśnie trudno celować, ale zdecydowanie lepiej się to otwiera, szybciej po prostu i żwawie. Mam nadzieję, że dzisiaj też tak będzie i po tym wstępie nie zrobi się kiszka, ale nie. Troszkę będzie opakowanie tutaj z tyłu właśnie zarysowane, ale mi na tym opakowaniu w sumie nie zależy aż tak bardzo. I tak nie będzie on jakimś tak na mojej półce stał czy coś. Nie jest takim bardzo ważnym opakowaniem. Tylko oczywiście miniaturkę trzeba zrobić, ale to już zrobiłem, więc akurat nie ma problemu. Tutaj troszkę brudu wyszło z tego opakowania. Jestem w ogóle ciekawy, jak to jest zapakowane, to dlatego robię sobie opening tego kartonika na Waszych oczach. Czy jest tu w ogóle jakaś instrukcja, ale po co w sumie instrukcja, bo to są tylko tory, które są rozłożone, więc nie wiem, czy to w ogóle będzie jakoś związane fajnie, czy co. Zobaczymy za chwilę. Mamy tutaj już te tory. No i instrukcji chyba brak. Mamy tutaj właśnie wystające te tory ruchome, które faktycznie się ruszają. No jeden tor tak średnio się rusza, no ale to oczywiście w większym gronie ma większy sens. Tutaj kolejne, tu są te takie zaokrąglone. Mamy też te flexibulowe i jest ich całkiem dużo, całkiem sporo. No i to tyle, co znajdziemy w opakowaniu. Jeszcze jeden tor tam widzę, gdzieś z tyłu. O, jest. No i w sumie to tyle. Troszkę się zawiodłem. Myślałem, że będzie to jakoś związane, albo przynajmniej jakaś taka, wiecie, mała ulotka z City. Więc troszkę, szczerze powiedziawszy, dziwna sprawa, no ale okej. Dobra, zmienię sobie kadr i już za chwileczkę przyjrzymy się wszystkim z tych torów. Zaczniemy sobie od tych zaokrąglonych, ale zanim to chciałem Wam jeszcze pokazać, jak były związane te tory, bo jednak w jakiś sposób były one
No właśnie zszyte, były one zrobione czymś takim. Zobaczcie, nie jest to klocek Lego, definitywnie. Jest to taka podtrzymywajka. To było tutaj w środku, w tych dziurkach. I to było tak jakby razem od dołu, żeby... Się bałem w sumie, żeby tego nie złamać, ale się oczywiście nie złamało. Było tutaj tego kilka, właściwie to chyba z 6 albo z 7. No nie wiem, ale ogólnie to właśnie podtrzymywało tamte tory i jednak jakoś były zapakowane. Te mniejsze były luzem, a te i te... Proste były właśnie czymś takim zrobionym, jest to taka ciekawostka. O to mi w sumie chodziło, bo nie wiedziałem, jak to jest związane. Jeśli chodzi o te tory, to wyglądają one tak. No jak pewnie już widzicie, wszystko jest tutaj szare, zestaw tak naprawdę jest szary. No i oczywiście, te tory można ze sobą łączyć za pomocą po prostu czegoś takiego, czyli widzicie, przytrzymywanie, no i jest to naprawdę dość solidne. Nie tak jak na przykład z Lego Duplo, pamiętam ten mój stary pociąg, który miałem, bo jednak ten z Hidden Side był moim pierwszym takim z Lego System pociągiem, aczkolwiek pamiętam ten pociąg z Lego Duplo, w którym to były takie tory, które po prostu się kładło i jak się dawało do góry, to już wszystkie się rozwalały. A tutaj myślę, że jest to całkiem, całkiem trwałe. Tutaj oczywiście przejdzie sobie nasz pociąg, o tym później pogadamy. No i każdy z tych torów jest taki sam, mamy tutaj ich 4, więc nie za dużo, ale też nie za mało, ponieważ no pełnego okręgu sobie nie zrobimy, chyba nie zrobimy czegoś takiego, że tutaj pełny okrąg, no ale mogę wam przynajmniej pokazać, jak to wygląda, gdy wszystkie 4 sobie połączymy. Z tymi 8 nie będę tak robił, no ale z 4 chyba mogę. No i tutaj właśnie się robi taka 1/4 chyba naszego tego okręgu, mniej więcej 1/4, więc tak to mniej więcej wygląda. Tak więc no, myślę, że możemy przejść sobie do drugiego rodzaju właśnie torów. Tych torów mamy zdecydowanie najwięcej i są to oczywiście tory proste, czyli takie najzwyczajniejsze w świecie. Oczywiście są one w kształcie prostokąta, ale tutaj też są dziury, co pewnie jest już wiadome. No i to też możemy sobie łączyć na takiej samej zasadzie, jak było z tamtymi, czyli po prostu tutaj znajdujemy ten koniec i to ze sobie wbijamy, tak, robimy takie po prostu 2 na, chyba to jest na 6. Na 6 tutaj jest cudów, ale ogólnie to jest 2 na 8, tak długościowo, jeśli chodzi o klocek. No i to możemy sobie właśnie łączyć. Mamy tutaj 8 takich fragmentów, więc możemy zrobić naprawdę dość długą planszę i będziemy sobie zaraz właśnie tworzyć takie plansze dla naszego pociągu, żeby zrobić jakieś takie, wiecie, kółka albo coś, ten deseń. No i teraz to, czego byłem najbardziej ciekaw, czyli te takie flexible tracks, czyli oczywiście są to przetłumaczone na polski, takie bardziej ruchome, coś, co można modelować, jeśli chodzi o tory. No i wyglądają one tak. Mamy tutaj po 4 study, oczywiście, na jedną część. Tutaj mamy drugą część i to jest ze sobą zszyte. Myślałem, że to będzie się jakoś budowało. Nie chcę ryzykować, nie chcę sobie złamać takiego elementu. Można by to chyba jakoś wyciągnąć, no ale tak jak przed chwilą powiedziałem, nie chcę ryzykować. I to możemy sobie robić na takie sposoby. Jest to też fajne w sumie, na przykład zabrać sobie taki jeden tor i robić tak, jeśli się gdzieś nudzicie. Na przykład czekacie na lekarza, a nie możecie używać telefonu albo coś, no to możecie sobie robić tak. I to w sumie chyba tyle. Myślę, że może to być też fajne dla mocków. Nie wiem, czy większość z was zauważyła, ale tutaj mamy twarz, tak jest. Tak przynajmniej moimi oczami wyobraźni to zobaczyłem. Tutaj zobaczcie, mamy taki jakby uśmiech. Tutaj jest dziurka, która równocześnie jest nosem. No i tutaj 2 study, czyli oczywiście oczy. Może to tak mniej więcej być i taki uśmieszek, który sobie tak się śmieje w boki jakoś. To też w sumie może być całkiem fajne dla mocków. Może kiedyś zrobię takiego mocka, takiego customa na przykład. Tutaj wyciągnę nogi, tutaj ręce i to będzie się tak fajnie ruszało. Zobaczymy, napiszcie w komentarzu, czy chcielibyście coś takiego. To by mogło być fajne, na przykład taka nowa seria na kanale Buduj kreatywnie z Kamilem albo coś takiego. Nie no, bardzo cringe'owy jest ten tytuł. No ale możecie napisać swoje propozycje w komentarzach, rozważę i przypnę serduszko. Jest tutaj takich właśnie 8, sobie to robię i to naprawdę uspokaja. Jest tutaj takich 8, możemy sobie to oczywiście łączyć na takiej samej zasadzie jak tamte tory. Tylko to jest w sumie chyba przyjemniejsze, nawet bo są to oczywiście mniejsze kawałki, które lepiej się właśnie ze sobą spina. Już sobie teraz to zrobimy. Spróbujemy zrobić okrąg. Zobaczymy, czy da się właśnie zrobić pełen okrąg z tych elementów. Wydaje mi się, że raczej nie. No nie, no, ale zrobimy sobie coś takiego i zobaczcie, jakie jest to fajne, takie ruchome. No, oczywiście, można sobie z tego zrobić jakby taką gąsienicę. Zobaczcie. Samo w sobie to już jest ciekawe i na przykład, jeżeli nie macie pociągu Lego, to w sumie chyba nie ma sensu kupować takich zestawów. No ale jednak może to być właśnie takim ciekawym elementem i to zdecydowanie byłem tego najbardziej ciekawy, jeśli chodzi o te tory właśnie tej części, gdzie
z tymi torami gąsienicowymi, więc no naprawdę fajne są te tory właśnie modelowane. No i możemy sobie zrobić na przykład o taką drogę. Zaraz w sumie zobaczycie, bo zaraz wyciągam pociąg z Hiddenside i lecimy sobie właśnie w tej oto chwili. Tutaj Wam zrobię teraz takie małe podsumowanie. Właśnie w tej oto chwili biorę sobie wszystkie te tory i lecimy na mój drugi w sumie kadr, znaczy drugi kadr, no kolejny kadr i tam oczywiście wyciągam swój pociąg i za chwilę spróbujemy zrobić jakieś tory dla tego właśnie pojazdu. Zaczniemy sobie od toru pierwszego i najprostszym posunięciem, jakie mogłem zrobić, to oczywiście prosta, dosłownie, czyli proste tory. Zobaczcie, jak się tutaj tu zaciągną. Przez chwilę właśnie są takie zaokrąglone, ale oczywiście to się potem łączy znowu na prosto. Lecimy i to w sumie zajmuje mi cały mój pokój, aż do drzwi. Tutaj na końcu mamy to zatrzymanie, tak więc zobaczymy, jak poradzi sobie z tym mój pociąg. Na początek puścimy go i będziemy z nim biegli, nie wiem jak to wyjdzie. Tak więc dobra, spróbujemy. A, wywalił się na końcu. No dobra, to faktycznie troszkę nie wyszło, ale spróbujemy sobie jeszcze raz. Puścimy go teraz po prostu jak najdalej, więc... Aha. Specjalnie usunąłem z tych scen, żebyście widzieli, że nie za każdym razem się udaje. No ale oczywiście mamy tutaj zloty i upadki, więc po prostu chciałem, żebyście to też widzieli. Spróbujemy teraz po prostu tak leciutko go przeciągnąć. No i oczywiście dotarł do celu. Teraz zdecydowanie inna perspektywa. Mamy tutaj tory przed kamerą, więc widzicie teraz właśnie ten oto pociąg. No i już sobie nadjeżdża, tak więc patrzcie. Aż mi wywalił telefon. Dobra, spróbujemy jeszcze raz, teraz troszkę inaczej. Specjalnie przed waszymi oczami zatrzymał się właśnie ten pociąg i jeszcze teraz potrzeba zrobić to. Teraz z pełnym impetem wleci w was nawiedzony pociąg, już z otwartymi skrzydłami. Przestraszyliście się? Ale dla mnie zdecydowanie największe wrażenie robi to na mojej półce. Zobaczcie, jak jesteśmy blisko sufitu, ponieważ jest to na mojej szafie. Tak jest półka na szafie. Co? Zobaczycie to już właśnie w room towerze, który pojawi się, jak dostanę moje łóżko. Więc na razie czekamy. Zobaczymy, kiedy to zrobią. To już nie moja wina. No i tutaj mamy takie oto tory ułożone. Tutaj już palce właśnie wystają z liceum numery. Tutaj w ogóle Jack robi zdjęcie, jak ten gościu ucieka przed tym potworem. Ten gościu się jeszcze z tego nabija. Tutaj oczywiście mamy ten oto mały poczekalnie. Co jeszcze trochę odbijam od ściany, no ale to już nie moja wina. Jest godzina 0:21. Więc sorry, dalej mi się instaluje Cyberpunk, o którym mówiłem w poprzedniej recenzji. No bo nagrałem tę recenzję właśnie po tamtej, więc od razu mi to mówię. No i tutaj, jeżeli ktoś by postanowił wyjechać tym pociągiem, to... No myślę, że nie byłby to najlepszy pomysł dla korzyści tego pociągu. No tutaj już mamy tory, które mi zostały po tym wszystkim. Tak więc naprawdę mi się to podoba. Tutaj myślę, że to sobie coś jeszcze położę. Zobaczymy, jakby to właśnie urozmaicić. Jeszcze sobie o tym pomyślę. Ale na razie mi się to i tak podoba. Dwa zestawy się łączą naprawdę bardzo fajny. Kolorystycznie i ogólnie tematycznie naprawdę jest kozak. I mi się to bardzo i to bardzo podoba. No i w sumie zrobimy już sobie już tutaj podsumowanie, bo czemu by nie, akurat tutaj mam wszystkie tory, więc nie będę tego ściągał. Jeśli chodzi o ten zestaw, mamy tutaj właśnie 8 takich oto elementów, czyli tych jakby takich zwrotnic. Mamy również 8 tych zwyczajnych, prostych odcinków oraz 4 te takie zaokrąglone, które również robią bardzo fajny efekt. Tak więc czy warto zakupić ten zestaw właśnie z LEGO City? Powiem Wam tyle, jeśli macie taki pociąg z Hiddenside, albo tym bardziej ten z Harry'ego Pottera, ten, który również pojawił się w zeszłym roku, albo w sumie 2 lata temu, już nie pamiętam, no to jeżeli chcecie więcej torów, polecam Wam kupić ten zestaw, ponieważ ma bardzo i dużo i nawet mi tutaj zostało kilka, więc do ekspozycji zdecydowanie fajnie. Jeśli właśnie kupujecie ten zestaw z Hiddenside i narzekacie na to, że w sumie zestaw tylko się mieści dotąd i nie można sobie nim pojeździć, bo nie ma więcej torów, no to zdecydowanie polecam Wam kupić ten zestaw jeszcze za fajną cenę, bo ja go wychodziłem za około 6 dych, 7 dych, więc naprawdę warto. Ja sobie kupię chyba jeszcze ten zestaw z zwrotnicami takimi, wiecie, tymi żółtymi. To też mam chyba zrecenzuję za kilka dni. Zobaczymy jak to zamówię. Tak więc jeszcze raz wielkie dzięki. Napiszcie w komentarzu, czy kupujecie te zestawy, czy macie jakieś pociągi z LEGO, bo jestem też tego ciekawy. I jeżeli nie widzieliście, to zobaczcie koniecznie tą recenzję właśnie tego do pociągu, bo pojawiła się chyba jutro, czy tam przez wczoraj, nie wiem. Zobaczymy. Znaczy przez wczoraj, boże, przed jutro, nie wiem. Gadam jakieś głupoty w ogóle, jest godzina 0:30 i
Już mi się po prostu nie chce. Tak więc ja wam jeszcze raz wielkie dzięki. Trzymajcie się i do usłyszenia.